Cześć. Zauważyłem, że bardzo dużą popularnością cieszą się moje filmy dotyczące prezentacji dobrych SUV-ów. W opisie filmu zawarłem wszystkie linki do tych materiałów. Zapraszam do obejrzenia oczywiście, jeżeli nie widzieliście tych odcinków. W tym materiale chciałbym przedstawić kolejną serię ciekawych i niedocenianych SUV-ów, które kupicie w cenie około 30 tysięcy złotych. Zapraszam w takim razie do obejrzenia filmu i pamiętajcie proszę o subskrypcji kanału. Pierwszym autem jest Citroen C-Crosser. Za kwotę 30 tysięcy kupicie auto z 2010 roku po faceliftingu i w naprawdę dobrym stanie. Samochód będzie wyposażony w silnik diesla o pojemności 2.2 i mocy 160 koni. C-Crosser to pierwszy w historii Citroena pojazd rekreacyjno-terenowy. Auto jest bliźniakiem Peugeota 4007 i Mitsubishi Outlandera. Samochody te wykorzystują tę samą płytę podłogową i mają taki sam układ napędowy konstrukcji Mitsubishi. I oczywiście produkowane są w Japonii. Pierwszy w historii SUV Citroena to pomieszanie stylów. Z tyłu, gdyby nie znaczek francuskiego koncernu, możemy pomylić to auto naprawdę z Mitsubishi Outlanderem. Jego charakterystycznym elementem są diodowe światła o prawie prostokątnym kształcie. Linia boczna to typowy SUV. Duża przestrzeń osobowa z długą maską, na którą nachodzą przednie reflektory. Przód jest typowy już od kilku lat w koncernie Citroena, czyli potężne logo, które przechodzi w ogromnej wielkości reflektory o opływowym kształcie. Całość przypomina uśmiechnięty i sympatyczny pyszczek zwierzaka. C-Crosser przeznaczony jest dla 7 pasażerów siedzących w konfiguracji 2 plus 3 plus 2. Kanapa trzeciego rzędu wsuwa się całkowicie pod podłogę, tworząc płaską powierzchnię. Dostęp do trzeciego rzędu jest ułatwiony dzięki systemowi przesuwania siedzeń, oczywiście z drugiego rzędu. Zaletą C-Crossera jest dwuczęściowy system otwierania pokrywy bagażnika. Dolna do obciążenia wynoszącego 200 kg i może być np. wykorzystana do siedzenia lub do podstawiania ciężkich przedmiotów w trakcie ich pakowania. Kierowca C-Crossera ma możliwość wyboru pomiędzy trzema trybami napędu, zależnie od warunków jazdy. Na przednie koła, czyli 2WD, na 4 koła 4WD i na 4 koła z funkcją luk. Zmiana trybu dokonuje się przełącznikiem umieszczonym za dźwignią zmiany biegów, a wskaźnik na tablicy zegarów przypomina o wyborze. Jeśli chodzi o wnętrze, konsola środkowa można powiedzieć, że praktycznie nie istnieje. Składa się z 7-calowego dotykowego wyświetlacza obsługującego system audio oraz 3 pokrętł do klimatyzacji. Prościej po prostu już nie można. Podobnie jest z zegarami, które podzielono na 3 części. 2 tuby rozdzielone wyświetlaczem komputera pokładowego. Wszystko jest czytelne i przejrzyste, a w dodatku bardzo miło podświetlone na delikatny, czerwony kolor. Jeśli chodzi o sam silnik, oferuje nam moc rzędu 160 koni i całkiem duży moment obrotowy wynoszący równe 380 Nm. Ważącego równo 1750 kg Citroena spędzimy do pierwszej w setki w niecałe 9,9 sekundy i maksymalnie jesteśmy w stanie osiągnąć prędkość wynoszącą równe 200 km na godzinę. Silnik to udana konstrukcja, która jest dość tania w serwisowaniu. Oczywiście standardowo możemy tu liczyć na awarię turbiny czy koła dwumasowego, ale całość wypada bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Podsumowując, C-Crosser jest bardzo ciekawą propozycją dla osób lubiących sporej wielkości samochody o charakterze uniwersalnym. I właśnie takim autem jest pierwszy w historii SUV Citroena. Według mnie przy poszukiwaniu dobrego i ciekawego SUV-a powinniście wziąć pod uwagę Citroena C-Crosser. Drugą propozycją jest Opel Antara. Za 30 tysięcy kupicie Opla już po faceliftingu z 2011 roku z benzynowym silnikiem 2.4 o mocy 167 koni. Antara to bliska znajoma Chevroleta Captivy, którą prezentowałem w materiale o polecanych SUV-ach do 25 tysięcy złotych. Link oczywiście w opisie. Opel nigdy nie ukrywał, że oba auta powstają w ramach jednego koreańskiego zakładu General Motors. Zapewne oczekiwano, że Captiva będzie zwykłym punktem wyjściowym dla alternatywy z logo Opla. Jednak stylistyka 7-miejscowego Chevroleta utrzymana jest raczej w konserwatywnym charakterze, podczas gdy Antara wybrała ostrzejsze i bardziej dynamiczne linie. Od praktyki znanej w tym segmencie odbiegają rozmiary auta. 4575 mm w długości,
1850 mm wysokości i 1704 mm na szerokość oraz ponadprzeciętny rozstaw osi 2707 mm. Auto po liftingu otrzymało drobne modyfikacje stylistyczne, obejmujące nową osłonę chłodnicy oraz przestylizowany zderzak ze zintegrowanymi światłami przeciwdzielnymi z chromowanymi obwódkami. Z tyłu jest dużo mniej zmian, dostrzegamy tylko zmodyfikowane lampy. W środku znajdziemy nową konsolę centralną, wykonaną z lepszych materiałów i z dodatkowymi schowkami. Zoptymalizowano ponadto układ graficzny wskaźników. Opel zaaplikował antarze sztywniejsze podwozie z niezależnym zawieszeniem wszystkich kół. Przednie kolumny MacPhersona w kombinacji z tylną czterowahaczową konstrukcją nawiązują do rozwiązań znanych z Vectry czy Signum, a swoim zachowaniem na drodze antara naprawdę przypomina raczej samochód osobowy. Opel odbiega jedynie w kwestii kontaktu z samochodem, gdyż zbyt czułe wspomaganie kierownicy eliminuje jakiekolwiek sygnały układu kierowniczego. W porównaniu z innymi SUV-ami Opel nie ma się jednak czego wstydzić. Wspomaganie staje się bardziej bezpośrednie wraz ze wzrostem prędkości, a nie ze wzrostem obrotów silnika. A przyjemna do dotyku kierownica staje się odpowiednim narzędziem pracy. Przejeżdżanie lekkiego terenu nie stanowi dzięki prześwitowi 200 mm lantary żadnego problemu. Sztywne nadwozie z małymi skokami kół powoduje, że niektóre mogą utracić kontakt z podłożem, ale wiadomo, że do jazdy w trudnym terenie przeznaczono auta w innych segmentach. Jeśli chodzi o wnętrze, to tutaj mamy największe zaskoczenie i atut antary. Przedział pasażerski pozwoliłby pasażerowie siedzieli prosto i bardzo naturalnie. Fotele mają ogromne rozmiary, jednak profilowanie szerokich siedzeń w wersji ze skórzaną tapicerką wydaje się zbyt płaskie. Wysokość siedzeń nad podłogą jest jednak dostateczna, by spełnić swoje przeznaczenie, dobrze podpierać uda podróżny. Stylistyka deski rozdzielczej odpowiada stylistyce karoserii. Jest po prostu ładna, w szczególności w wersji po faceliftingu. Podsumowując, według mnie Opel Antara to bardzo niedoceniany SUV, który powinniście brać pod uwagę przy poszukiwaniu ciekawego auta za 30 tysięcy złotych. Idealnym wyborem będzie silnik 2.4 i gdy założycie do niego instalację gazową, będzie to auto dość ekonomiczne. Naprawdę polecam to auto. Trzecią propozycją jest Renault Koleos. Auto kupicie z 2012 roku z silnikiem wysokoprężnym 2-litrowym DCI o mocy 150 koni. Zapewne większość z Was od razu skomentuje, że to auto jest brzydkie i nijakie. Może tak jest, ale patrząc na wersję po faceliftingu, całość nie wygląda aż tak źle. Renault Koleos to dziwny samochód, bo choć sprzedawany pod francuską marką, podwoziu ma japońską technikę, a był wytwarzany w Korei Południowej. Jednak całościowo to naprawdę dobry produkt. Renault Koleos jest produkowany od 2008 roku w fabryce Samsunga. To SUV klasy średniej, bazujący na rozwiązaniach technicznych Nissana X-Traila. Oczywiście poprzedniej generacji. Stylistycznie zupełnie nie przypomina żadnego modelu Renault. Jego design nie jest spójny z innymi samochodami francuskiej firmy. Można go potraktować jako odmieńca. Pod nadwoziem kryją się jednak sprawdzone rozwiązania Renault oraz Nissana. Płyta podłogowa i układ przeniesienia napędu. W pewnym sensie to techniczny bliźniak X-Traila, co jest dobrą informacją dla osób zastanawiających się nad dostępem do serwisu oraz części zamiennych. Po liftingu, który miał miejsce w 2012 roku, zmieniło się głównie nadwozie w zakresie przedniej części. System multimedialny bogatszych wersji, a takich nie brakuje, jest obsługiwany jak w droższych modelach Renault przy pomocy pokrętła joysticka z kilkoma zgrupowanymi obok niego przyciskami. Pasażerowie usiądą na fotelach o nieco zbyt krótkich siedziskach, ale przynajmniej kanapa ma regulację pochylenia oparcia. Jeśli chodzi o silnik, polecam naprawdę dobry 2-litrowy DCI o mocy 150 koni oraz momencie obrotowym odpowiednio 320 Nm. Jest to oczywiście znana m.in. z Laguny dopracowana jednostka wysokoprężna z wtryskiem Common Rail i nie ma nic wspólnego z silnikiem 1.9 DCI okrytego bardzo złą sławą. Nadwozie jest trwałe i nie koroduje, tak jak nie rozpada się wnętrze, które zachowuje dość długo swoją świeżość. Również zawieszenie okazuje się stosunkowo trwałe, ale sporo zależy od sposobu używania terenówki. Jeżeli ktoś traktuje go jako twardą terenówkę, po prostu musi się liczyć z częstszą wymianą gum i amortyzatorów.
Najczęściej wymianie podlegają właśnie gumy i łączniki, a co najlepsze, gumy wahacza przedniego oraz stworzeń można wymieniać oddzielnie. Podsumowując, Koleos nie jest dużym SUV-em, a ma pod maską bardzo dobry silnik 2-litrowy DCI o mocy 150 koni, dzięki czemu jest naprawdę sprawnie jeżdżącym samochodem. Auto polecam osobom nie zwracającym szczególnej uwagi na wygląd, a oczekującym od SUV-a komfortu jazdy i odrobiny osiągów. Pamiętajcie również, że jego rynkowe ceny są niższe niż u konkurentów. Czwartą propozycją jest Mitsubishi ASX. Za 30 tysięcy kupicie auto z 2011 roku z silnikiem diesla o pojemności 1.8 i mocy 150 koni. Często można znaleźć egzemplarze z przebiegiem niższym niż 150 tysięcy km. Mitsubishi zadebiutował ponad 10 lat temu, a z powodzeniem znajduje nabywców na rynku wtórnym i pierwotnym. Czemu zawdzięcza taką popularność? ASX jest jak stary, dobry znajomy. Niczym Cię nie zaskoczy, możesz na nim polegać i po prostu lubisz spędzać z nim czas. Powiedzenie, że coś zyskuje po bliższym poznaniu, jest w przypadku japońskiego SUV-a bardzo adekwatne. Wygląd zewnętrzny to mocna strona Mitsubishi. Nie rzuca się w oczy i nie przyprawia o szybsze bicie serca, ale też przyjemnie się na niego patrzy. Ma zwartą, dynamiczną sylwetkę, do której pasuje energiczny przód z grillem w stylu Jet Fighter i ładnie skrojony tył. Mitsubishi ASX nie przytłacza gabarytami. Jego kompaktowe nadwozie ma długość 4295 mm, szerokość tylko 1770 mm i wysokość 1530 mm. Wnętrze to podobna historia. Czysty pragmatyzm, bez fajerwerków i bez polotu. Jest jednak estetyczne i poukładane. Wszystko jest czytelne i umieszczone we właściwym miejscu. Fotele w zupełności wystarczają zarówno do krótkich jazd, jak i wakacyjnych podróży. Siedzi się na nich wygodnie, a wysoka pozycja w połączeniu z dużymi lusterkami zapewnia świetną widoczność. ASX jest oparty w dużej mierze na modelu Outlander poprzedniej generacji, z którym dzieli choćby rozstaw osi. Kosztem zmniejszonej zwrotności otrzymujemy za to więcej miejsca dla pasażerów z tyłu oraz zwiększony komfort jazdy i lepsze prowadzenie. Jeśli chodzi o silnik, polecam turbodoładowany silnik wysokoprężny o pojemności 1.8. Jest to własna, bardzo zresztą udana konstrukcja Mitsubishi. Jednostka ta jest mocna i ma spory potencjał, ale też kilka ułomności, jak choćby wąski zakres użytecznych obrotów. Poniżej 1500 obrotów na minutę niewiele się dzieje. Dopiero kiedy wskazówka obrotomierza zbliży się do 2000 obrotów, napęd ożywa i zaczyna robić użytek z 300 Nm momentu obrotowego. Przyzwyczajenia wymaga też wyraźnie słyszalny świst, a właściwie gwizd turbosprężarki, co jest jedną z cech charakterystycznych tego silnika. Montowana razem z jednostką 1.8 manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach nie przysparza problemów. Biegi wchodzą precyzyjnie, a skok dźwigni jest krótki, co okazuje się zbawienne, kiedy podczas wyprzedzania lub w miejskim ruchu trzeba często do niej sięgać. Krótkie zestopniowanie skrzyni połączone ze wspomnianym niskim zakresem użytecznych obrotów zmusza prawą rękę do częstej pracy. Mitsubishi ASX z turbodieslem świetnie nadaje się do dalekich podróży. Nie przeszkadza nadmierny poziom hałasu, bo kabina jest dobrze wyciszona. Słyszalny w czasie jazdy jest jedynie wspomniany odgłos turbiny oraz szum powietrza rozbijającego się o spore lusterka i duże pionowe powierzchnie nadwozia. Mitsubishi 1.8 okazuje się przy tym bardzo oszczędnym środkiem transportu. W trasie zapotrzebowanie na paliwo mieści się w przedziale 5,1 do 6 litrów, natomiast w mieście jest to przyzwoite 7-8 litrów na setkę. Podsumowując, Mitsubishi ASX nie zaskakuje nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu komfortu podróży i nie szokuje awangardowym projektem wnętrza. Jest zbudowany w oparciu o szablony znane i doskonalone od lat przez japońskich inżynierów. Choć jego kabina mogłaby być lepiej wykończona, to jednak ASX ma kilka mocnych argumentów po swojej stronie. Mocny i oszczędny silnik diesla, porządnie pracującą skrzynię biegów i kabinę całkiem wygodną dla czteroosobowej rodziny. Jeśli dodasz do tego japońską technologię, uważam, że Mitsubishi ASX to całkiem rozsądna propozycja. Piąte auto, jak zawsze w moim zestawieniu, to nietypowy samochód. Tutaj jest to Peugeot 3008 pierwszej generacji. Samochód za 30 tysięcy kupimy z 2012 roku
z silnikiem wysokoprężnym 1.6 HDI o mocy 115 koni. Peugeot to samochód naprawdę oryginalny, a jednocześnie mocno niezdefiniowany. Co do funkcji oraz wyglądu można się sprzeczać, czy to jest minivan czy crossover. Zwolennicy pozycjonowania w każdym z tych segmentów mają mocne argumenty. Z jednej strony 3008 jest zawieszony wyżej niż tradycyjne auta osobowe czy chociażby minivany. Z drugiej jednak nie ma ani napędu na cztery koła, ani też jakichkolwiek zdolności do poruszania się po bezdrożach. 3008 chce być jednocześnie kombi, vanem oraz SUV-em. Peugeot pojawił się w 2009 roku na fali popularności uterenowionych aut. Francuski producent postanowił zaryzykować i stworzyć samochód inny od wszystkich. Postawił na połączenie SUV-a i minivana z dwuczęściową klapą bagażnika. Na nadwozie ze smukłymi reflektorami i mocno pochyloną przednią szybą prezentuje się dynamicznie, a dzięki imitacjom osłon podwozia z przodu i z tyłu udało się nadać autu cechy stylistyki SUV-a. Jeśli chodzi o wnętrze, w Peugeotcie 3008 siedzi się jak w minivanie, czyli wysoko ponad innymi autami. Kierowca nie ma żadnych problemów z dostępem do podstawowych przełączników. Ich pokaźną liczbę umieszczono na szerokiej, zabierającej miejsce konsoli środkowej. Plusy za bardzo wygodny podłokietnik i miękkie wykończenia góry kokpitu. Klienci konfigurujący Peugeota w salonach chętnie sięgali po panoramiczny dach. Robi wrażenie rozmiarami, ale ma to też zgubny skutek. Latem słońce wpada do wnętrza przez większą powierzchnię szyb, dlatego przed opuszczeniem auta warto pamiętać o zasunięciu goroletu. Peugeot 3008 może pochwalić się całkiem przestronną kabiną, choć większą swobodę odczuwa się z przodu. Pasażerowie z tyłu siadają na trzyosobowej kanapie. Osobie pośrodku nie przeszkadza wystający tunel, podłoga jest całkowicie płaska. Mało tego, wygospodarowano w niej dwa schowki. Dwuczęściowa klapa bagażnika ma swoich zwolenników i przeciwników. Z jednej strony ułatwia załadunek cięższych rzeczy, z drugiej wymaga dalekiego sięgania w głąb bagażnika w celu wyjęcia chociażby torby z zakupami. Jeśli chodzi o silnik, polecam turbo diesla 1.6 HDI. Trapi go w zasadzie jedna przypadłość – nieszczelne podkładki pod wtryskiwaczami. Awarie poznamy po zapachu spalin we wnętrzu auta. Same podkładki są tanie, ale wymiana wymaga demontażu wtryskiwaczy. Stąd na całą operację wydamy około 600 zł. Podsumowując, auto jest dziwne, ale może się podobać. Kupimy je w naprawdę dobrej cenie. Nie jest to ani pełnoprawny SUV, ani prawdziwy minivan. Peugeot, łącząc oba segmenty, stworzył samochód uniwersalny, punktujący przy bliższym poznaniu. Najprawdopodobniej Peugeot 3008 nie zwojował polskich ulic właśnie z powodu kontrowersyjnej stylistyki, a stąd też niższa cena niż u konkurentów z tych samych roczników. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę o Wasze komentarze, jakie Wy polecacie SUV-y do 30 tysięcy złotych. Pamiętajcie proszę również o subskrypcji kanału. Dziękuję.